W 10. kolejce rozgrywek trzeciej ligi Grupy Wielkopolskiej Grom Grochin podejmował na stadionie w Olsztynie Unię Sparzec. Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanych ataków gospodarzy, które jednak nie przynosiły spodziewanych efektów, ponieważ drużyna gości broniła się umiejętnie, a gospodarze grali chaotycznie i nieskutecznie. Pierwsza połowa spotkania, mimo stworzenia okazji do strzelenia bramki, zakończyła się remisem 0-0, chociaż więcej gry mieli gospodarze. W drugiej połowie spotkania, po przeciwpotrwałych atakach Gromu Grochin, do głosu zaczęli dochodzić goście, którzy w efekcie zdobyli prowadzenie 1-0. Minucie meczu zdobycie bramki przez Unię Sparzec spowodowało, że gospodarze Grom Grochin przyspieszyli grę, dążąc do zmiany wyniku. Udało się to w 75. minucie, gdzie gospodarze zdobyli wyrównującą bramkę. Do końca meczu, mimo starań obydwu drużyn, wynik nie uległ zmianie. W sumie wynik sprawiedliwy. Można powiedzieć, że drużyna Gromu Grochin rozegrała słabsze spotkanie niż Flotą Świnoujście. Yeah.